Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony oczywiście Stevie, a to jest kolejny materiał na naszym kanale, jest to oczywiście Minecraft Dungeons, także witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście na samym początku koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, nie zapomnijcie również obejrzeć poprzedniego odcinka z tej gierki, no i co, słuchajcie, to jest już chyba finał, tak mi się wydaje, że po tej misji, po tej ogólnie tutaj, po tym bossie, który teraz będzie, bo jeśli pamiętacie, no to w poprzednim odcinku goniliśmy bossa, tego ostatniego bossa, którego musieliśmy pokonać. I teraz tak, po tej misji będziemy dalej kontynuowali tą gierkę, z tym, że będziemy sobie robili DLC, także będziemy robili dodatki. Mam nadzieję, że wam się również to spodoba. Okej, także wybór misji i przechodzimy do misji ostatniej, czyli tutaj obsydianowy szczyt. Słuchajcie, ostatnia misja, którą musimy przejść. Długo na to czekaliście, bo odcinki na kanale pojawiały się bardzo rzadko, także ta misja będzie naprawdę wyjątkowa i tak jak mówię, jeśli chcecie kolejne DLC do tej gierki zobaczyć, jak wyglądają, to musicie zostawić kciuka w górę, ale już zostawiam was tutaj z tą malutką fabułą, która tutaj jest. Władca arcyzłosadnika, jego rządy terroru dobiegną dziś końca, także to jest, słuchajcie, najprawdopodobniej koniec. Goń arcyzłosadnika, dobra, czyli lecimy z tą misją. Zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Tak jak mówię, muszę używać teraz swojej kuszy, skoro ją ulepszyłem. Oczywiście zbieramy. No nie mówcie, że lepsza teraz nagle kusza wyleciała. Ja cię... Serio? To tak zawsze jest, słuchajcie. Zaraz umrę. Dobra, już widzę, że to nie będzie łatwa misja. Zbieramy oczywiście jabłuszka, zbieramy tutaj wszystko, zbieramy tutaj duszę, dzięki którym możemy używać naszych artefaktów. Tutaj jakieś pistony w ogóle są. Wow, jaki efekt fajny, ale... To nie było dobre, dobra, okej. Od razu mnie to w sam środek bitki wrzuciło, to nie było dobre. Dobra, w każdym razie możemy TNT podnieść, bo pewnie gdzieś tutaj... Ja ogólnie TNT nie umiem rzucać, ale gdzieś tutaj pewnie będzie za... O, tak jak mówię, nie umiem TNT rzucać, jeszcze mnie to trafi. Chciałem rzucić to TNT w taką większą grupkę tych potworów, ale tak jak mówię, ja TNT rzucać nie umiem. Przez przypadek mi się to wyrzuca, ja chcę tam, tutaj, no dobra. Okej. Fajna mechanika jest tych pistonów, które są tutaj wbudowane w ziemię. Te platformy, które nas wyrzucają, to jest naprawdę spoko, zaraz znowu umrę. Okej, także kolejna platforma. Dobra, nieważne, tego nie było. Okej. Kolejna platforma. Straciłem już chyba jedno życie. Także nie jest dobrze, bo do bossa jeszcze pewnie daleka droga. No zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj. Wow, bo zaraz umrę. Oczywiście zbieramy tutaj szmaragdy. I tak jak ja... O nie, znowu to samo. Jeśli ja będę tyle gadał... Zapomniałem, że mam w ogóle ten artefakt. No nie, no umrę. No nie mogłem się ruszyć, co to ma być? Dobra, liczba pozostałych żyć, 2 życia. Coś czuję, że ta misja będzie ciężka. Jeśli ja będę tyle mówił, to wtedy na pewno tego nie uda mi się przejść. Dlaczego ja się nie mogę ruszyć? One mnie odrzucają cały czas. Dobra, gdzieś spadłem na dół. Okej. Jest naprawdę ciężko i wiem, że to nie będzie łatwe. Dobra, wrócimy tutaj. Okej, nieważne. Wrócimy tutaj. Wow. Czy tu można w jakiś normalny sposób wrócić? Czy tam się nie da wrócić? Bez sensu. Także idziemy dalej. Cały czas widzę, są takie same etapy. Cały czas, dobra, ja ich po prostu ominę, bo to nie jest dobre. Ja sobie z nimi nie radzę. Dobra, giniesz. Okej, spoko, kolejny raz umarłem. Masakra, zapomniałem, że mam to w ogóle. One są strasznie silne. Ci rycerze są naprawdę silni. Chyba najmocniejsze potwory tutaj do tej pory, jakie spotkałem. Umieraj. Zostało mi tylko jedno życie, a do bossa daleko, także może być ciężko. I najprawdopodobniej już tego nie przejdę. No dobra, zobaczymy. No, nie można się poddawać, pamiętajcie, nie można się poddawać. Ale strasznie słabo to wyszło. O, jeszcze jakaś brama. I pewnie będą się spełniły potwory tutaj, nie? No, tak myślałem. Ale dobra, z tymi sobie dam radę. Najgorsi są właśnie ci rycerze opancerzeni. Z nimi jest naprawdę ciężko. Dobra, okej. Jeszcze coś tutaj, jeszcze coś. Jeszcze któryś? Chce się ze mną bić? I zaraz... Właśnie, i teraz będzie przesrane. Tutaj szybko sobie trzeba jabłuszko zjeść.
tych ziomków trzeba zabijać, bo są masakrycznie ciężcy do pokonania. Jest ich masakrycznie ciężko pokonać. Ogólnie ja w tą stronę nie mam iść, więc idę tutaj. Chciałbym jak najszybciej tego bossa zrobić, bo już nie mogę się doczekać DLC i od razu chciałbym nagrać właśnie jakiś odcineczek pierwszy z DLC. Także zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie i czy daleko jeszcze mamy do tego bossa. I czy te ogólnie odcinki z DLC będą wam się podobały. Ale dobra, na razie to nie jest DLC, skupmy się na razie na tym, bo jeśli ja tego nie przejdę, no to DLC wtedy też nie będzie. Dobra, okej. Okej, także kontynuujemy naszą przygodę. Trzeba się wyhealować oczywiście, bo nie wiadomo co nas tutaj czeka. Właśnie, nie wiadomo co nas tutaj czeka. Jakiś golem. Siemka. To jest ten słabszy. Jeszcze pewnie później będzie ten mocniejszy. Najgorzej, że tu nie ma gdzie uciekać. Wow. Wow, wow, wow. Dobra, no to fajnie. Ostatnia szansa, okej. To niezła gierka będzie, coś czuję. Wow, 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 uciekaj ode mnie. Jeszcze na takiej przestrzeni wąskiej się z nim bić. Dobra, może pójdę w tą stronę. Mam nadzieję, że tu drugiego golema nie będzie. Mogłem tutaj przyjść od razu się z nim bić. Tu jest troszkę więcej miejsca. Czy jak ja wejdę do wody, to czy on tutaj wejdzie do mnie? Chodź do wody. On normalnie po wodzie może chodzić. No to super. Wow, 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 wow. Dobra, myślę, że dam radę, ale to też nie będzie łatwe. Trzeba po prostu uniki robić przed nim i tak jak mówię, korzystać z kuszy. Kusza naprawdę dużo daje. Albo z tych moich tutaj artefaktów, których ja prawie nie używam. Dobra. I umieraj! Dobra, udało się, jakoś się udało. Szmaragdy zbieramy oczywiście i idziemy dalej. Tak jak mówię, to nie jest łatwe. Okej, jest jakieś przejście i wejście gdzieś do jakiegoś zamczyska. Także najprawdopodobniej gdzieś tutaj, o, jest jakiś przywoływacz. Gdzieś tutaj najprawdopodobniej niedługo będzie boss. Tych przywoływaczy też nienawidzę. Okej. Tych trzeba zabijać, tych trzeba zabijać tutaj, bo to jest normalnie tragedia z nimi. I przywoływacza też trzeba zabić. Chodź tutaj, nie uciekaj mi. Wow, 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 bo umrę, a już nie mam. A już nie mam życia i chyba umieram. Dobra, jeszcze jakoś żyję. Jakoś się jeszcze udało przetrwać. Ale muszę coś, jakoś sobie HP odnowić, bo tak, to jest ciężko. Dobra, jest ten przywoływacz do mnie, przyszedł sam, to dobrze. O, no i niestety, koniec gry. Okej, także słuchajcie, podejście numer 2. Wymijam wszystkie te potwory, nie wiem czy tym sposobem mi się uda. Ale próbujemy, bo mi się nie chce ich zabijać znowu. Wow! Dobra, 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 na razie jakoś żyję. Ale pewnie to mi się nie uda. Pierwsze dobre przechodzenie gierki, co? Dobra akcja w ogóle. Ale chociaż się pośmiejecie. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, ja tutaj już byłem. Nie będę z nimi walczył cały czas. One też skaczą po tych trampolinach chyba, nie? O nie, są i rycerze. To co lubimy najbardziej. Ale to strasznie... O, dobra, jest totem, mam totem. Sobie użyję tego totema. O, jeszcze ten jak dostaje wzmocnienie, to już jest w ogóle ciężki do zabicia. No i tutaj już padnę, bo tutaj nie mam szans. Choćbym chciał, to tutaj nie mam co zrobić, bo jest ich za dużo po prostu. Okej, także wchodzimy do środka po raz drugi. Czym tym razem się uda? Wow, wcześniej tych potworów nie było, nie? Tak mi się wydaje. Umierajcie, no serio, ile wy macie życia? Jeju. Jest naprawdę ciężko, powiem wam. Golem z czerwonego kamienia, serio, wcześniej go tu nie było. W tym miejscu, dobra, ja go omijam. Ja z nim nie walczę, jeśli mi się w ogóle uda go ominąć. Wow. Ślepa uliczka. Oj, dobra, to nie był dobry pomysł.
Uciekać stąd, uciekać. Uciekać stąd. Dobra, okej. Jakoś na razie mi się udało ich ominąć. Wow. Wow, ślepa uliczka i chyba umrę. O nie, za duże obrażenia otrzymuję. I o, jaki fart w ogóle. Gdzieś tam słychać chyba tego golema cały czas, albo mi się wydaje. No i ślepa uliczka i chyba umrę. Nie mogę skoczyć, nie mogę nic zrobić. Tak, no niestety. Ajajajajaj. Gdzie ja mam iść, powiedzcie? A jest tutaj, jest przejście, okej. Jest kolejne przejście. Co prawda zrobiłem to w lamerski sposób, bo ominąłem wszystkie potwory, ale okej, nieważne. Aby dotrzeć do bossa, bo nie chcę, żeby ten odcinek później trwał zbyt długo. Ale powiem wam, że ta ostatnia misja jest naprawdę ciężka. Dobra, tutaj już będziemy walczyć z tymi potworami i tak nie wiem, czy pokonam bossa z jednym życiem. Zobaczcie, ile tu jest potworów. O nie, jeszcze się w nich władowałem wszystkich. Ajajajajaj. Dobra, lepiej ich bić. Nie unikać. Bo to nie jest dobra opcja, unikanie tych potworów. Znowu golem? Serio? No. Oj, dostaniesz ostro teraz. Dobre TNT poleciało. O, ale tyle co nic mu zabrałem tego życia. Strzały, strzały, strzały. Dobra, tego zabijemy. Ogólnie. Ewentualnie mogę go spróbować ominąć. Ale on mnie goni, masakra. On się ledwo co na tej mapie mieści, ale goni mnie twardo. Nie chcę strzał marnować, bo chcę je zostawić na tego arcyzłosadnika. Także chciałbym... Dobra, nie omijam. Bo tu jest kolejny. Lepiej go zabić. Tak będzie lepiej. Tam w ogóle, co to idzie? Za kolejny jakiś potężny ziomek. Z ogniem jeszcze z tyłu. No niestety, muszę wykorzystać strzały, bo inaczej to jest ciężko. Dobra, zablokował się. Okej, zablokował się, jest dobrze, słuchajcie. O nie, odblokował się. Musiałeś się odblokować, serio? Dobra, znowu się zablokował. Także jest szansa go pokonać, ale pewnie zaraz się odblokuje. Okej, jakoś się udało. Okej, wchodzimy gdzieś na samą górę, mega wysoko, to najprawdopodobniej gdzieś tutaj czeka na nas już boss. Oho, jeszcze tutaj coś musi się wydarzyć przed bossem, bo jakżeby inaczej. Tak jest, to już będzie chyba boss, słuchajcie. Oho. O, no to nieźle. O nie, dobra, słuchajcie. Słuchajcie, to jest już boss. Nie jest ciężki. To coś jest podejrzane, to jeszcze nie jest. No nie, czy on musi się teleportować? Dobra. Okej, powiem wam, że nie jest z nim jakoś ciężko. O nie, serio? Okej. Dobra. Czy udało się pokonać bossa? Czy to nie jest koniec? To nie jest koniec! O nie! Serce kresu, serio? Co to jest w ogóle? Co to ma być? Ja się pytam. Co to ma być? Chyba tego nie przeżyję. Jak mam unikać tego? Wow, 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 wow. Trzeba się uleczyć. Ej, serio, jak unikać tych laserów? Co to jest w ogóle, nie?
O nie, ostatnia szansa, słuchajcie. Czy mi się uda to zrobić? Nie, nie uda mi się. No nie, nie wierzę w to, nie. No nie, koniec gry, serio? Okej, także słuchajcie, kolejne podejście, trzecie podejście do bossa. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Straciłem jedno życie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także jestem gotów. Naprawdę ten boss jest mega ciężki, nie spodziewałem się totalnie i już mnie to zaczyna powoli irytować, bo nie mogę sobie z nim poradzić. Także nie wiem, jak długo będzie ten odcinek trwał. Z tym to sobie radzę, najgorzej jest później. Z tym to jest naprawdę łatwo. Nie umiem, najgorsze jest to, że nie potrafię unikać tych jego ciosów. Tak jak mówię, teraz to on jest słaby. Ajajaj. Dobra, okej, i teraz zaczyna się masakra. I teraz zaczyna się masakra. Zobaczcie, używa jakiegoś ognia, którego totalnie nie wiem, jak unikać. Totalnie nie wiem, jak tego uniknąć, naprawdę. Zostało mi jedno życie tylko. Co prawda ten boss ma tylko pół HP, także może nie będzie tak ciężko. Wo, 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 wo. Dobra, dobra, udało się. Zdobyto poziom, udało się pokonać bossa, dostaliśmy jakąś fajną zbroję. I czy to jest koniec gry? A ja bym chciał tą zbroję, o właśnie. Czy to jest koniec gry? Czy coś jeszcze tutaj się wydarzy? Wow, w ogóle efekt, animacja, która powstała po zabiciu tego bossa, była naprawdę kozacka. Jeszcze tu jesteś? Okej, co się teraz wydarzy? Słuchajcie, chyba ostatnia cutscenka. Co tu się wydarzy? Ostatnia scena z gry. Czy to już jest finał? The Arch-Illager, the enemy of the villagers, was defeated. Został pokonany, poskonaliśmy, słuchajcie, złosadnika chyba, czy nie, bo coś jeszcze on tu świruje. No, już myślałem, że jeszcze wstanie, nie? Taki nagle jakiś odwrót by był. Great heroes saved the day and vanquished evil. Zobaczcie, jacy dobrzy bohaterowie, jeszcze mu pomogli, słuchajcie. Mamy happy end, naprawdę fajna gierka, fajnie to się skończyło. Co prawda ta ostatnia misja była mega ciężka, nie potrafiłem sobie z nią poradzić. Ale za trzecim razem się udało pokonać bossa. Ale boss, który był na końcu, był naprawdę mega ciężki do pokonania, także... Nie było łatwo, ale udało się. Co tu się jeszcze dzieje w ogóle? Zobaczcie, jakieś sceny tutaj jeszcze są. O, nawet mamy jeszcze skrzyneczkę na końcu, bo jak żeby inaczej, nawet coś fajnego. O, odblokowano, nowy poziom trudności, przygodowy, okej, spoko, spoko. Ale interesuje mnie ta zbroja, maga, która wygląda kozacko, zobaczcie, jaka fajna zbroja. Także słuchajcie, mam nadzieję, że ostatni odcinek z tej gierki wam się podobał. Teraz musicie czekać na DLC, które pojawi się niedługo na kanale. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, także trzymajcie się, hej!